To spotkanie w sali Peterswaldzkiej na Toszeckim Zamku było wyjątkową okazją do wspomnień. Ach, to była piękna pogoda. Wtorek to był 28 kwietnia 1964 roku. Piękna pogoda, gości żeśmy mieli bardzo fajnych, no i bardzo miło się wspomina. Podobnie jak pani Jadwiga, dzień swojego ślubu wspominali wszyscy złoci i diamentowi jubilaci, którzy przybyli na uroczystość. Jest to bardzo ważna dla nas uroczystość. Możemy uhonorować pary, które z sobą przeżyły 50 i 60 lat, bo takie pary dzisiaj też gościmy tutaj. Jest to na pewno bardzo ważne dla nas wydarzenie, bo jest to doskonały przykład, myślę, dla młodych ludzi, że można wspólnie, razem przejść przez życie, można stworzyć rodzinę i można szczęśliwie dożyć razem w starości. Jubilatów zapytaliśmy o receptę na udane pożycie małżeńskie. Jak burza, raz jest burza, raz jest słońce, a po każdej burzy później słońce, nie? No ja uważam, że to trzeba jednak wytrwałości, bo to jest prawda, bo różnie to bywa w małżeństwie. To nie jest tak, że to wszystko się idzie, bo to jest zawsze i dzieci, potem kłopoty takie czy inne wychodzą, ale summa summarum po prostu zawsze umieliśmy się razem dogadać, zawsze umieliśmy razem podjąć decyzję, nigdy nie podejmowałem sam ani żona. Jeżeli chodzi o dzieci, zawsze wspólnie uzgadnialiśmy wszystko. I właśnie to jest to. I kochaliśmy się chyba, ja nie wiem, ale tak myślę. No i tak przetrwaliśmy do tych lat. Przede wszystkim wyrozumiałość, zgoda. No i nie zazdrościć niczego. Trzeba życzyć. Jak się życzy, to się otrzymuje. Aby odznaczenie otrzymać, trzeba przede wszystkim przeżyć wspólnie minimum 50 lat. Wszystkie formalności załatwia Urząd Stanu Cywilnego. Z ewidencją ludnością współpracuję. Ewidencja ludności daje mi wykaz osób, które w danym roku zawierały małżeństwo. Bo nie wszystkie osoby zawierały małżeństwo u nas w Toszku, także więc ja nie jestem w stanie sprawdzić tych małżeństw z księgą małżeństw. Bo są osoby, które przyjechały z innego terenu i tutaj się osiedliły, więc ewidencja ludności bardzo mi w tym momencie pomaga. Więc robię wykaz, wysyłam wnioski do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Śląski Urząd Wojewódzki przesyła dalej wnioski do Prezydenta Rzeczpospolitej i otrzymujemy medale. Później następuje uroczyste odznaczenie w miłej atmosferze przy udziale władz gminy i gości. Jubilatom życzenia składają też sołtysi. A czego życzyć z okazji takich jubileuszy? No, życzę im z całego serca zrozumienia, miłości, kompromisu, no i żeby dalej wytrwali w tym swoim postanowieniu. To jest najważniejsze, bo w tej chwili młodzi ludzie bardzo szybko rezygnują ze swoich związków. A tutaj jest wzór, właśnie tak jak mówiłam w moim przemówieniu, wzór i piękny przykład dla tych, którzy się decydują na zawarcie związku małżeńskiego. My również życzymy wszystkiego dobrego.